Kokonek, huk od kokonków. Kolor chałwa, 180 metrów na 100 gram. I to jest włóczka, która składa się z 75% na akryl, 15% nylon, 10% wełna. Ja zaplanowałam sobie zrobić z niej moją nową chustę, która będzie się nazywała Spellweaver, czyli Przyśniczka Zaklęć. I muszę sprawdzić, czy druty, które myślę, że będą dobre do tej włóczki, będą rzeczywiście dobre, ponieważ moja chusta musi być mięciutka i lejąca, żeby się ładnie układała. Dlatego muszę zrobić próbkę i ja sobie biorę druty numer 5,5, więc wrócę do Was za chwileczkę ze zrobioną próbką. Aha, próbkę będę robiła ściegiem pończoszniczym, czyli rząd prawych, rząd lewych, ponieważ taki ścieg będzie przeważał w moim nowym designie. Ja zrobiłam już próbkę i ta próbeczka, mi jest trochę ciężko jedną ręką to zmierzyć tutaj, ale ta próbeczka ma 11 cm szerokości i 9 cm wysokości. Ona była zrobiona na 18 oczek i 18 rzędów. Głównym ściegiem to jest ścieg pończoszniczy, ponieważ taki będę używała w mojej chuście. I ja bym chciała, żeby ta moja chusta, ponieważ to jest gruba włóczka i ta chusta będzie na chłodniejsze dni, więc nie chciałabym, żeby była taką mgiełką straszną, cieniutką, tylko żeby dała troszkę ciepła. Więc muszę znaleźć takie druty, żeby ta próbka i później moja chusta wyszły miękkie, lejące, ale takie dość cieplutkie. Dlatego robię próbkę i za chwilę tą próbkę wypiorę, wysuszę. Wysuszę ją na macie, troszeczkę rozciągniętą, tak samo jak będę blokowała chustę później. I pokażę Wam, jaki jest rezultat, na ile się ta próbka zmieniła po praniu, po blokowaniu i jak wygląda. Zobaczcie, moja próbka jest już wyprana, jest mokra jeszcze i jest rozciągnięta i przypięta na macie. Rozciągnęłam ją bardzo mocno, ponieważ moją chustę, która będzie z tej włóczki, też będę bardzo mocno rozciągać, żeby wydobyć z niej wzór i ażur, który na niej będzie. Dlatego, ponieważ moją chustę będę bardzo mocno rozciągać podczas blokowania, to samo zrobiłam z moją próbką. Jak ona wyschnie i zdejmę ją z tej maty, to pokażę Wam, jak zmieniła się ta próbka w porównaniu do tej poprzedniej zaraz po zrobieniu i jakie będzie miała wymiary. Więc moja próbeczka jest już gotowa. Jest sucha, prana. Wygląda w ten sposób. Zobaczmy, jak wygląda rozmiarowo. No, jest troszeczkę większa, ma 13 cm szerokości, czyli 2 cm więcej. I długości ma 10 cm. Także sami widzicie, jaka duża różnica jest po zblokowaniu.